Cześć, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj krótki unboxing combo Surpass 3900 kV, silnik 3650, 60-amperowy regulator obrotów. Jeden z moich ulubionych zestawów. I silniczek. Proszę bardzo. Tak by to wyglądało. Fajnie to zapakowane. Wszystko przychodzi, także tutaj nie ma jakichś problemów, że coś może przyjść uszkodzone. Standardowo instrukcja do ESC, instrukcja do silnika, parametry i tak dalej. Karta programująca do ESC, której w zestawie nie ma. Ja tą kartę gdzieś tam mam. Także to ESC jest programowalne. Wszystko będziecie mieli pod filmem, co gdzie można zamówić. No, to by było raz. A teraz przejdziemy sobie do tej oto bestii. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Muszę sobie wziąć tylko nożyk. Hobbywing. Zamówiony na Banggoodzie. Ktoś tam pytał, czy to nie jest podróbka. Słuchajcie, to nie jest żadna podróbka. Oni sprzedają normalnie Hobbywinga firmowego. ESC Ezran Max 8 i silnik Ezran 4274. Tutaj chyba jest karta. Nie, nie ma tutaj karty. Karta pewnie będzie do ESC. Ładnie spakowane, bardzo estetyczne pudełeczko. Zestaw oczywiście bezszczotkowy, 150 amperów, ESC, silnik 2200 kV do modelu 1.8. I co? Zobaczmy sobie najpierw silnik. Wszystkie certyfikaty tutaj są, hologramy, także nie musicie się martwić, że to jest jakaś podróbka. Z tym kodem, gdzie ja tam gdzieś podawałem do Banggooda, rabatowym, ten regulator można kupić poniżej 500 zł. Słuchajcie, tu jest silnik. Powiem szczerze, jest to kawał silnika. Już widzę, już czuję po prostu. Kawał grzmota. Jest bardzo ciężki. Zaraz Wam pokażę tak z ciekawości porównanie do tego Surpassa, żebyście sobie zobaczyli, jaka to jest różnica. To jest zwykły 3650, to jest 4274. Zobaczcie, słuchajcie, jaka to jest różnica. Jaki to jest kolos. To jest po prostu kosmos. Silniczek mamy. Zobaczymy sobie teraz regulator, co my tutaj mamy w zestawie. Również wszystkie hologramy tu są, także jest to na pewno oryginalny sprzęt, nie żadna chińska podróbka. I mamy regulator. I co jest fajne w tym regulatorze na dzień dobry, co Wam mogę powiedzieć? Raz, że on ma 150 amper prądu ciągłego. To już mówiłem. Tu mamy naklejki, wszystko. Tu jest do niego karta programująca. Żeby było śmiesznie, ja taką kartę programującą mam. Także już mam dwie te karty. Tu mamy, zobaczcie, w zestawie również dodatkowe chłodzenia. Jakieś tam mocowania. Tutaj mamy bodajże te kondensatory, też również dodali. Super sprawa. I co jest najlepsze w tym? Słuchajcie. Może zaraz to tu jakoś mi się uda wyjąć. Ja go wziąłem z końcówkami TEDIN, ale ja je będę zmieniał na XT90. Zobaczcie, jaki to jest kawał regulatora. I co jest, słuchajcie, fajne, że tutaj po prostu kabelki wpinamy bezpośrednio w ten, ja tego teraz nie chcę tu robić. Tu mamy podane ABC,
i bezpośrednio ten silnik wpinamy po prostu w ten regulator, czyli nie musimy tak jak tu mamy o w Surpassie, że mamy kolorki, łączymy te kabelki, tylko tu bezpośrednio silnik wpinamy w regulator, w te po prostu gniazda i no super sprawa. No, tak by to wyglądało. Kable są mega grube, słuchajcie, to są niteczki przy tym, naprawdę, zobaczcie, to jest ani połowa tego, ten Surpass, także tutaj prądy i pójdą konkretne. On może być zasilany maksymalnie do 6S. Pójdzie ten zestaw do mojego ZD Racing w skali 1.8 tragi, na którego czekam z niecierpliwością już z dobry miesiąc. Nie wiem, kiedy się pojawi, także zobaczymy. Włącz, wyłącz, przycisk do programowania. No, także myślę, że to by było na tyle w tym materiale. Tu jeszcze, o, jeszcze Wam tylko pokażę, tutaj jest instrukcja. Wszystko co i jak. Kupę rzeczy opisanych, jak programować. No naprawdę, słuchajcie, kawał regla. Ale też pójdzie do konkretnego modelu. 1.8, także no. Okej, myślę, że to na tyle.